kochani, nasze emocje, podobnie jak nasze wyżywienie, jest ograniczone do kilkunastu, kilkudziesięciu potraw. Podobnie nasze emocje. Nasze emocje to jest taka paleta różnych mieszanek, różnych, przeróżnych, głębokich, płytkich, wesołych, smutnych, różnych emocji. Natomiast my, podobnie jak z jedzenia, które jest możliwości, mamy tyle możliwości jedzenia takich różnych warzyw, takich różnych owoców, mamy tyle tego dostępnego, to my jednak się ograniczamy do kilkunastu potraw tradycyjnych, standardowych, które mamusia gotowała, które babcia gotowała, które rodzinni, które na Wigilię, które znamy. I jak trafiamy na coś zupełnie nowego, to my nie, w ogóle nie wiemy, czy to ma być dobre, czy to ma być niedobre. Jeżeli to przypomina coś z tego, co znamy, to nam się wydaje, że jest jadalne. Ale jeżeli coś ma zupełnie nowy smak, to my nie wiemy, jak do tego podejść. I podobnie jest z emocjami. I chcę wam powiedzieć, że na przykład jak facet poznaje kobietę, to oni nagle u nich wybucha zupełnie nowa emocja. O, właśnie tak wybucha nowa emocja. Wybucha nowa emocja i ta emocja wybuchnie na początku, jest zupełnie nowa i jest przerażająca, że ona może tak wybuchnąć. I człowiek na początku, jak ta emocja wybuchnie, się tym raduje, cieszy, a potem ta emocja powszednieje i po kilku latach związku to wow już nie występuje. I jedno i drugie w związku tęskni za takim wow. Oni chcieliby, żeby takie wow powstało, ale oni już zapomnieli, jak to wow się robi. I kochani, ja uważam, że można nauczyć się robić wow nie tylko na zawołanie, ale dla przyjemności partnera. Wow!